Przed premierą. Opera wrocławska. Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Krakowiacy i górale. Reżyseria Barbara Wiśniewska. Dyrygent Adam Banaszak. Premiera 11 listopada. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery Wrocławskiej. Chcemy tą premierą i tym dziełem zainaugurować Rok Polski w Operze Wrocławskiej, który oczywiście będzie odbywał się w 2018 roku. Bardzo cieszymy się, że przy realizacji tego dzieła, tej premiery, możemy korzystać z pomocy, ze wsparcia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, także Instytutu Adama Mickiewicza, także współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, a również opera Krakowiacy i Górale realizowana jest we współpracy z Operą Lwowską. Chcemy, żeby ta opera została zaprezentowana w formule wyciszenia istniejącego, aczkolwiek nie najważniejszego wątku, jakim jest wątek konfrontacji czy pewnych niesnasek pomiędzy krakowiakami i góralami. Będziemy starali się zrealizować to w taki sposób, żeby akcja była jak najbardziej zrozumiała, wartka i żeby ta inscenizacja uwspółcześniona była bliska nam wszystkim, osobom, które żyją w XXI wieku. Barbara Wiśniewska, reżyserka. Krakowiaku i Górali dostałam jako propozycję współpracy z Operą Wrocławską. Jednak jak zaczęłam myśleć o tym tekście na początku, zastanawiałam się, co tak naprawdę ja mogę w nim znaleźć, co ciekawego tam może być, czego może oczekiwać współczesny widz od tego tekstu. I na całe szczęście dostałam również inskrypcję, że ma to być współczesna realizacja, czyli nie idziemy w to klasyczne wystawienie zgodne z tradycją, czyli w bardzo ludową, jasną komedię, tylko mam się zastanowić, co ja bym w tym mogła odnaleźć. Więc szukając jakichś tropów, najbardziej mnie uderzyły trzy rzeczy tak naprawdę. Pierwsza to te pieśni i piosenki, które wcale nie są radosne i wesołe i lekkie. W tekście, w librecie, niezależnie od tego, jak muzyka idzie, ale tekst sam jest bardzo brutalny i bardzo przemocowy, szczególnie przyśpiewki góralskie. Więc to był pierwszy szok. Drugi szok właśnie, że tak naprawdę to nie jest tekst, który powinien być komediowy, to znaczy on jest i wystawiany był zawsze komediowo, oczywiście. Natomiast czytając go głębiej, to jest historia ciężkiej miłości i konsekwencji, które wynikają z tego, że ta miłość jest niemożliwa do spełnienia. Kolejną rzeczą, która mi tak przyszła do głowy, to która z postaci jest najlepiej napisana. I padło na Dorotę. Dorota ma najwięcej charakteru, najwięcej gęstości, jest najgłębsza. Więc przeglądając Dorotę, uruchomiło mi się natychmiast, że monologi Doroty do Stacha, wobec Stacha i wszystko, co ona mówi o nim, to jest tak naprawdę mocno paralelne do Hipolita i Fedry. I tu już mi się otworzyła klapka, że musimy uruchomić to skojarzenie, czyli dojrzała, rozsądna, mądra kobieta na stanowisku, która nie umie sobie poradzić z miłością, ta miłość ją gnębi, ta miłość ją prześladuje i musi jej ulec, bo po prostu tak los chce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to nie będzie komedia. I trzecia rzecz, że to nie będzie przyjemna wsi spokojna, wsi wesoła, tylko to będzie ciężka przestrzeń i też ciężka społeczność, która ma swoje zasady, swoimi zasadami się kieruje, ale jest mocno zamknięta i mocno przemocowa wobec przede wszystkim kobiet, które w niej występują. To człowieka jest ostatniej ze mną koszulinę.
Siekwitów tej głupi! Bardziej podłóg na twoich. Ale, moja żona, kiedy już się tak stało, niech będzie skończono. Nie, nigdy nie pozwolę. Ale, tam ze doczarka. Jakaż to złośnica, jak diabeł uparty. Myślę, że Opera Narodowa nie oznacza cepelia. To, że coś jest dziełem narodowym, to wręcz lepiej byłoby przywrócić je współczesności, bo nie można pokazywać czegoś jako pocztówki z dawnych lat i za każdym razem, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakich okolicznościach społecznych, politycznych, nie wiem, dowolnie, w którym wieku, to realizacje wyglądają tak samo. To nie jest skansen, to już dzieło powinno żyć i dlatego wydaje mi się, że właśnie dużo bardziej się wpisuje w program Niepodległa, bo o ile Halka Moniuszki już została przywrócona współczesnemu widzowi i było wiele wystawień Halki na dzisiejszego widza, na dzisiejszą wrażliwość, o tyle Krakowiacy i Górale zawsze byli takim ludowym koraliczkiem i ten koralik tak się toczył, nikogo to nie obchodziło, ale było uprzejmie, radośnie i wszyscy byli uśmiechnięci. Natomiast zrobienie tego jak prawdziwej opery, a nie traktowanie jak dzieło narodowe, więc na kolana. No nie, jest to opera i zróbmy ją jak prawdziwą operę, zróbmy ją jak Haydna, zróbmy ją jak Rossiniego. Dlaczego nie? Dlaczego nie możemy wykorzystać tego materiału, który mamy i tego potencjału, który tak naprawdę tkwi w tym dziele, na stworzenie prawdziwej historii, pełnowartościowej historii, nie zadowalając się powierzchownymi, miękkimi odczytaniami, które już były. Poza tym, skoro coś już było, to po co powielać i kolejny raz, i kolejny. Spróbujmy zrobić to, odczytać na nowo, byle to się trzymało. Byle to nie było dzieło dla dzieła. Ja bardzo nie lubię czegoś takiego, że uwspółcześniamy tylko po to, żeby być ciekawsi, żeby to było inne. Wydaje mi się, że udało nam się tego uniknąć, no ale to już widzowie ocenią. Adam Banaszak, dyrygent premiery opery Krakowiacy i Górale. To jest ogromne szczęście, wielka radość i ogromne wyzwanie móc uczestniczyć w przygotowaniach do tej premiery z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że korzystamy z materiału nowo wydanego i opracowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Z tą partyturą i z tymi głosami orkiestrowymi zbliżamy się, tak jak to tylko możliwe, do tej sytuacji pierwotnie założonej przez Stefaniego i Bogusławskiego i do takiego kształtu dzieła, jakie zaprezentowane zostało podczas prapremiery. To wcale nie było aż tak oczywiste przez ostatnie lata, gdyż wielka inscenizacja Leona Schillera zaważyła bardzo mocno na kształcie tego dzieła i na pewnej tradycji łączenia dzieła Stefaniego z późniejszą operą Karola Kurpińskiego, osnutą właściwie rzecz biorąc na tym samym librecie. Jednakowoż w Operze Wrocławskiej korzystamy ze współczesnych instrumentów, ze współczesnej obsady wykonawczej, tak jeśli chodzi o orkiestrę, jak chodzi o jej wielkość, jak chodzi o wielkość zespołu chóralnego. Naturalnym więc staje się pytanie, jak potencjalnie Stefani mógłby chcieć usłyszeć swoje dzieło dziś na współczesnych instrumentach, jak powiedziałem, ale też przed współczesną publicznością, przed współczesnymi słuchaczami, we współczesnej nam estetyce i tak dalej. Poszukując tej odpowiedzi i coraz mocniej zaprzyjaźniając się z tą partyturą, tych różnic w stosunku do tych tradycyjnych wersji jest rzeczywiście sporo. Ona jest nie tylko nieco paradoksalnie krótsza, ale też to jest kwestia innych tonacji, innych oznaczeń wykonawczych, czy właściwie często braku oznaczeń wykonawczych, czyli dużo większej swobody interpretacyjnej dla nas czy dla mnie. Zaprzyjaźniając się coraz mocniej z tą partyturą, dochodziłem do wniosku, że mówiąc skrótowo, niekoniecznie Kolberg, a bardziej Mozart, że niekoniecznie zespół folklorystyczny, niekoniecznie kapela góralska, a wczesnoklasyczna orkiestra operowa, że ta manifestacja ideowa Stefaniego bliższa jest w moim rozumieniu i w moim odczytaniu tej partytury, bliższa jest po prostu klasycznej operze, czy klasycznemu Singspielowi, a niekoniecznie utworowi ludowemu, folklorystycznemu.
przy oczywiście pełnym założeniu, że jest to muzyka użytkowa, pisana na użytek teatru. Zresztą jest to sytuacja bez precedensu. Nie potrafię znaleźć innego dzieła, w którym na afiszu w jednym rzędzie stawiano by nazwisko kompozytora, jak i librecisty, Krakowiacy i Górale, Bogusławskiego i Stefaniego, czyli nawet librecista jakby przed kompozytorem. Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Przede wszystkim partytura Jana Stefaniego utworu Krakowiacy i Górale będzie wydaniem źródłowo-krytycznym, a więc materiałem, który będzie najbardziej zbliżony do intencji kompozytora. Muzykolog Adam Kukla sięgnął do źródeł, do tego, co kompozytor zostawił po sobie i przeniósł to nie tyle na język współczesny, co przetransponował zapis na zapis partytury współczesnej, opatrzył to także komentarzem krytycznym, w którym zaznacza, co jest od kompozytora, jakie są jego zapiski, jaka jest jego wizja, a co jest ewentualnie jakąś zmianą naniesioną przez wydawcę. Dlatego jest to tak istotne i właściwie doniosłe, wręcz historyczne wydarzenie, że ten utwór, który ma bardzo wysoką pozycję w historii muzyki polskiej, będzie mógł być przedstawiony publiczności w sposób najbliższy intencji kompozytora. Myślę, że partytura, którą teraz przygotowaliśmy, może zaskoczyć wykonawców i także odbiorców. I to zarówno w zakresie struktury całego dzieła, jak i szczegółów takich bardziej już słyszalnych czy widocznych dla artystów, ponieważ nie ma tam zbyt wielu określeń wykonawczych, nie ma zbyt wielu łuków, nie ma zbyt wielu określeń dynamicznych, które chciałoby się mieć, ale też jest to doskonała okazja do tego, aby muzycy, mając minimum wskazówek wykonawczych, mogli odnaleźć własną drogę do tego dzieła, odnaleźć to, co dla nich jest najistotniejsze i najciekawsze w danym dziele. Rzeczywiście dzieła Krakowiacy i Górale możemy mnożyć i w rozmaitych konfiguracjach ten utwór występował. Przede wszystkim jego tekst został także opracowany przez kilku kompozytorów. Wiemy też o tym i to jest utrwalone w tradycji, że mamy Krakowiaków i Górali właśnie Jana Stefaniego, ale także Karola Krupińskiego. Natomiast wartością tej premiery wrocławskiej jest to, że sięgamy do tego pierwszego tekstu i mam nadzieję, że odkryjemy go po wielu latach, także w wielu latach wystawień, w rozmaitych opracowaniach, z naleciałościami odpowiednimi do czasów, w których to dzieło pojawiało się na scenie, że dotrzemy do źródeł. Nie wiem, czy jest to przez kompozytora zamierzone i czy jest to możliwe, nawet takie wprost inspiracje, to pewnie musieliby wytropić muzykolodzy czy teoretycy, ale wielokrotnie słychać po prostu w tej partyturze Mozarta. Co najpiękniejsze i najciekawsze, partię Bardosa śpiewał Wojciech Bogusławski, czyli umówmy się, to trochę jak Schikaneder w przypadku Czarodziejskiego Fletu. Dyrektor teatru śpiewał też barytonową zresztą partię i też widać u Stefaniego, że te jego arie są pisane najpiękniej i najszlachetniej, jak to tylko możliwe. To najpiękniej i najszlachetniej, jak to tylko możliwe, w tym przypadku oznacza, że gdybyśmy nie wiedzieli, że napisał to Stefani, rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć, że to jest fragment jakiejś mniej znanej opery Mozarta. Thank you.
To jest bardzo trudna forma, to jest tak naprawdę śpiewogra, czyli bliżej jest tej operze w konstrukcji do musicalu. Więc trudność jest oczywista, żeby nie było pioseneczek, które nagle się wklejają bez przygotowania w tekst i tak samo, żeby teksty nie zaburzały piosenek. Ja pracowałam do tej pory w teatrze dramatycznym nad swoimi spektaklami. W teatrze operowym pracowałam przy spektaklach jako asystentka, przy różnych realizacjach. Więc połączenie tych dwóch struktur faktycznie jest dużym wyzwaniem, żeby miękko i gładko stworzyć z tego spójną jakość spójnego dzieła, a nie się w jakiś tam sposób tymi półśrodkami zadowalać. Więc też zobaczymy, jak się to uda ułożyć, ale jestem dobrej myśli. Nie słychać cię w ogóle, jak mówisz w tą stronę, to jest takie Basia, a potem Basiu, jak się cieszę. I później trzeba na nią chwilkę tutaj poczekać, ale nie zdradzać nam, że mamy tam schody ukryte. Więc trzeba na nią poczekać, tak jakby się potem wspinała. I kolejna rzecz. Za wcześnie, żeś nie znalazła. Bo po prostu na zasadzie, o, mam schody, to nie jestem na dole, fajnie. To musi być, wiesz, uweszłam, to przechodzę. Trzeba być przygotowanym, bo zespół nie zaproponuje i nie poczeka. Też różnica między pracą w teatrze dramatycznym a w teatrze operowym jest podstawowa taka, że wszystkich interesuje bardzo, co reżyser ma do powiedzenia do godziny 14. O godzinie 14:01 wszyscy mają swoje rzeczy do załatwienia. I nie ma przedłużania prób, nie ma przeciągania, nie ma siedzenia przez pół roku i zastanawiania się, co ja bym z wami zrobił, może zaproponujecie. Jest nawet taki żart, że stoi 80-osobowy chór, reżyser wychodzi przed ten chór i mówi: proponujcie coś. No tak się nie da. Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć propozycje, trzeba mieć zadania, trzeba być przygotowanym do po prostu pracy z ludźmi, którzy przychodzą, szczególnie jeżeli to jest tak wielka ekipa, tak wielki zespół. Wydaje mi się, że podstawową rzeczą jest uczciwość wobec tego zespołu i szlachetność tego, co się im daje, żeby oni wiedzieli, żeby się w tym czuli dobrze i niezależnie od tego, jak bardzo dziwaczne pomysły się prezentuje, to warto je podać w taki sposób, żeby śpiewacy mimo wszystko czuli się w tym bezpiecznie. Dobra, możemy zaczynać? Dobra, czyli jesteśmy te, podnosi się kurtyna, pojawia się obraz. Jadwiga Postrożna wykonuje partię Doroty. Dorota to jest młoda dziewczyna, która wyszła za starszego, dużo od siebie mężczyznę, a niestety zakochała się w dużo młodszym mężczyźnie, który jest narzeczonym pasierbicy. Jest to zakazana miłość niestety, bardzo gorąca i bardzo ognista, ale na końcu się okazuje, że jednak nie może się dobrze zakończyć. Dorota jest najlepiej przeprowadzona dramaturgicznie. Z rozmów z panią reżyser właśnie tak wyniknęło i dlatego ta Dorota jest taką główną postacią. I tak naprawdę początek i koniec to jest taka klamra, która się zamyka w całość. Ta Dorota na początku ubierana w uwerturze do ślubu, potem na samym końcu, kiedy zostaje zhańbiona przez męża przy wszystkich, tak naprawdę chce się wyrwać z tych okowów, z tej nieszczęśliwej miłości. Myślę, że publiczność jest przygotowana przez poprzednie inscenizacje do takiej, trywialnie mówiąc, cepeli. Tutaj pani reżyser stara się tego unikać, więc oprócz gwary nie bardzo jest ta góralszczyzna czy ten folklor pokazywany. Basia, pani reżyser, wcześniej wspominała, że prędzej to jest mroczna baśń niż wesoła opowiastka i ja też tak uważam, wykonując partię Doroty i wchodząc jakby w jej psychikę. No to jest smutna historia nieszczęśliwej kobiety. Nazywam się Łukasz Klimczak i wykonuję partię Bardosa w operze Krakowiacy i Górale. Partia Bardosa jest to postać studenta, który wędruje na wieś i spotyka swojego starego znajomego, z którym przeżyli niejedną chyba imprezę. Ale stara się to ukryć. W tej całej produkcji ja przede wszystkim jako postać Bardosa mam zabawę. Śmieję się z tych wieśniaków. Myślę, że moja postać ma dwie twarze i wynika to chyba z jakichś problemów w dzieciństwie. Myślę, że mam wiele kompleksów i stara się kosztem tych biednych górali, wieśniaków, krakowiaków. Nigdy nie pracowałem z reżyserką, która jest w zasadzie w moim wieku,
Jest to super praca, bo to polega na absolutnej współpracy koleżeńskiej i to nie tylko w godzinach pracy, ale i poza nią. Gadamy sobie na równi, nie ma już takiego, że jest reżyser i ja śpiewak wykonujący wszystkie polecenia, ale mam też bardzo dużo do powiedzenia w procesie prób. Nazywam się Karolina Filus i jestem odtwórczynią roli Basi. Basia jest córką młynarza z pierwszego małżeństwa. Zakochana jest w Stachu, natomiast macocha dla niej wybrała górala. Ona niestety nie żywi do niego w sercu żadnych uczuć. I cała opera opiera się na perypetiach wszystkich bohaterów. Basia jest bardzo, bardzo jednak w tym wszystkim pozytywną postacią. Jakby ma się wrażenie, że gra w spektaklu, do którego tylko ona nie zna scenariusza, ale ma bardzo silny charakter, co ją wyróżnia. Nie daje się w żadne formy wcisnąć, ani przez społeczeństwo, ani przez macochę, ani przez wszystkich narzucających jej cokolwiek. Jest bardzo, bardzo kolorową postacią i bardzo silną. Praca jest wspaniała, jest bardzo twórcza. Wszyscy tworzymy to razem. Jest naprawdę fantastyczna atmosfera. Wszystko przebiega w bardzo dobrych warunkach i naprawdę strasznie się cieszę, że mogę tu być. Aleksander Zuchowicz w Krakowiakach i Góralach kreuje dwie postaci. Jest to Stach i Jonek. Jonek jest to najlepszy przyjaciel Stacha, czyli naszego głównego bohatera Amanta, który wspiera go we wszystkich jego działaniach, wspiera go w walce o serce i o miłość Basi. Jest to postać bardzo charakterystyczna, energiczna, jest to absolutny wodzirej, który nakręca wszystkie akcje, który przewodzi śpiewom, tańcom, którego jest wszędzie pełno, wyskakuje z każdego kąta, z każdego korzenia, z każdej możliwej dziury. No, Jonek to jest taki promyk słońca. Znaczy, ja myślę, że właśnie jest to ciekawe dla współczesnego widza właśnie przez wzgląd i przez pryzmat realizacji, którą Opera Wrocławska będzie od najbliższego weekendu naszym szanownym widzom serwowała. Tak naprawdę mamy tutaj różne radosne przyśpiewki, różne krakowiaki, mazury, polonezy. Natomiast pod tymi wszystkimi radosnymi, że tak powiem, rytmami i radosnymi rymami kryją się bardzo ważne sprawy i nie do końca one są takie radosne i takie właśnie hopsasa, jak nam się wydaje przez pryzmat muzyki. Są tam głębsze prawdy ukryte i prawdy, które są cały czas aktualne i nie dotyczą one tylko jakichś krakowskich i góralskich wiosek, ale nawet Wrocławia, Europy, świata. Nie jest to oczywista inscenizacja, nie jest to komedia na pewno, ale nie będę Państwu absolutnie niczego zdradzać, żebyście mogli zobaczyć na własne oczy i ocenić sami. Myślę, że ten spektakl będzie bardzo zaskakujący i myślę, że takiego wykonania Krakowiaków i Górali jeszcze nie było. Będziemy czekali oczywiście na głos, czy przedstawienie w tej wersji podoba się, czy jest nowym spojrzeniem, czy raczej publiczność oczekiwałaby bardziej tradycyjnego spojrzenia na tę polską operę. Myślę, że podobnie jak było z pierwszą premierą w Operze Wrocławskiej, czyli wracając do Fidelia, otrzymaliśmy część krytyk, które były zdecydowanie na tak i część, które były zdecydowanie na nie. Więc tak odnosząc się na przykład do pewnych, no powiedzmy nawet biblijnych wzorców, to lepiej być tak lub nie, a nie gdzieś pomiędzy, więc cieszymy się, że nasze realizacje jakby skłaniają do dyskusji, do wymiany poglądów, spostrzeżeń i że nie są to inscenizacje, o których słyszymy, że to był interesujący spektakl. Bracia! Do Łodzi! Bierzmy siekiery, serby,
się, że Wrocław jest miastem bardzo europejskim. Patrząc na kulturę w ogóle, która panuje w tym mieście i to, co się dzieje w kulturze, nie spodziewam się nadmiernych kontrowersji. A z drugiej strony plakat wywołał już spore zamieszanie na Facebooku Opery Wrocławskiej, właśnie dlatego, że jest współczesny i że jest zupełnie inny. Pojawiają się komentarze, dlaczego ta pani nie jest krakowianką, dlaczego nie jest góralką, co ona ma na sobie, o co chodzi, dlaczego takie współcześnie, robicie żarty z tradycji. Nie robimy żartów z tradycji, po prostu tradycja jest jednym, a dlaczego podchodzić do niej w absolutnie bałwochwalczy sposób? Wydaje mi się, że to bez sensu. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie będą reakcje. Nie umiem ich przewidzieć zupełnie. Podejrzewam, że dostanę po nosie za to, że nadużywam i nakłuwam właśnie tą klasykę. Ale nie boję się tego specjalnie i myślę, że lepiej jest dostać po nosie za zrobienie czegoś wykraczającego poza ramy, niż grzecznie w tych ramach zawsze występować. Z całą pewnością Krakowiacy i Górale jest to dzieło, które jest czymś znacznie więcej niż tylko ciekawostką historyczną, niż tylko dokumentem kultury muzycznej naszego kraju w jakimś momencie jego rozwoju. Czymś znacznie więcej niż twórczością, jeżeli Moniuszko jest ojcem polskiej opery narodowej, to dziadka polskiej opery, czy właściwie pradziadka polskiej opery narodowej. To jest po prostu bardzo dobrze napisany muzycznie utwór i głęboko wierzę w jego znakomitą siłę i moc. Muzycznie staram się przedstawić możliwie klarowną i spójną estetycznie wizję. Zresztą nie sposób jest tak naprawdę prowokować w przypadku tego typu muzyki, nie byłoby to w żadnej mierze moją intencją. W jaki sposób ta czysta i klarowna muzyczna opowieść złoży się z tą propozycją reżyserską, z tą propozycją inscenizacyjną, bardzo nieortodoksyjną i bardzo nieoczywistą, pozostaje mi bardzo głęboko i mocno trzymać za to kciuki, że to Państwo wydacie jak najbardziej łaskawy dla nas, przychylny i pełen wzruszenia i poruszenia werdykt. Opera Wrocławska. Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Krakowiacy i Górale. Reżyseria Barbara Wiśniewska, dyrygent Adam Banaszak. Premiera 11 listopada. Audycja powstała we współpracy z Operą Wrocławską. Przygotowanie Monika Zając.